Witam wszystkich, z tej strony Ksoksa, przed wami kolejny odcineczek ze Star Stable. I dzisiaj, wczoraj była aktualizacja tak dokładnie, dzisiaj jest czwartek, ale no tak szczerze nie chcę mi się nawet za bardzo się rozdrabniać na temat tej aktualizacji, tylko tam jakieś, wiecie, takie dużo drobnych rzeczy z zeszłego roku, czy coś takiego, no wiadomo, każdy sobie może przeczytać. I w sumie tak tylko chciałabym takie ważniejsze rzeczy. Widzę, że za pół godziny będzie tutaj chyba ten pokaz fajerwerków. No na pewno to nie będzie trwał odcinek, bo to będzie, planuję jakiś taki mega krótki odcineczek. No chyba, że nagram to i po prostu wkleję na koniec. A to co ważne, to w ogóle są teraz te podwójne starcoinsy. I oczywiście ostatnio był kod na 300 starcoinsów. Nie wiem, czy wszyscy wykorzystaliście. Nie wiem w sumie, czy jest aktywny. Aczkolwiek chyba tak. I to było bodajże Holiday Fun, czy coś takiego. No i mam tyle. 100 starcoinsów mi brakuje do tego konia, ale chyba kupię sobie tak z 4000. Planuję z tych podwójnych kupić. Gdzie jest to drzewo? Zgubiłam się. Tutaj, a tam, dobra. Tutaj są podobno jakieś nowe tła, czy coś takiego, ale no nie chcę mi się tego sprawdzać. I chcę zobaczyć, czy pod tym drzewem był ten kod, czy co tutaj było, bo on był chyba wcześniej podany na Instagramie, czy coś takiego. Ale kolczyki jakieś, dobra. Tu jest gorące pozdrowienie, podmuch śniegu. Właśnie SSO, jak sobie wprowadziło... A co to jest ten podmuch śniegu? A, czaprak, dobra, dobra. To jest jakaś tam kolekcja, czy coś tam. No wiecie, w sensie zestaw, o. Siodło. SSO jak wprowadziło te prezenty... Znowu siodło? Jak wprowadziło te prezenty w grze, to bardzo im to ułatwiło, bo mogą dać shillingi, jakieś tam gorące pozdrowienia, no wiadomo, na stronie to tak średnio z jakimś gorącym pozdrowieniem. Bo tam były tylko kody. No właśnie, jest ten kod promocyjny, Holiday Fun. No to chyba jest jeszcze aktywny. O, PD, fajnie, fajnie. Właśnie ta choinka mi wbiła bardzo dużo PD, także nieźle. No i Horse XP. No i tyle w temacie. W ogóle w zeszłym roku to ja się tak przykładałam do zbierania tych pozdrowień, a ja mam tylko 16, także tak stwierdziłam, że możemy w sumie sobie wymienić na to, co mnie stać. I też jedna z fajniejszych rzeczy, jakie chyba została dodana w zeszłym tygodniu, to było w sumie, to jest taki bałwanek, którego... No serio, na dużo mnie stać. To jest taki bałwanek, którego można samemu udekorować, czy coś takiego. I nie wiem właśnie, bo tam pisało chyba, że on się zmienia jakby zgodnie z... No on się zmienia? Nie wiem, jak wam to... To jest jak ta zimowa aktywność chyba, chociaż nie jestem właśnie pewna. Kurde, teraz mi się to nie chce... O, no już to wzięłam i mnie już na nic nie stać. Jedno, no dobra. No dobra, no może być. I właśnie szukałam tego przed odcinkiem, ale to są tylko 3 te na godzinę chyba, 3 aktywności, no i tak nie było go nigdzie, więc nie wiem szczerze, gdzie on w ogóle może być. Także no dobra, to są te konie. Może kupię jakiegoś, chociaż nie wiem, do kiedy jest wioska. No i w sumie chyba w tym odcinku to chciałam tyle pokazać. Chciałam tylko właśnie zobaczyć tą choinkę, bo jakby ktoś, wiecie, chciał zobaczyć, co jest ogólnie, no w sensie i tak pewnie nie widzieliście, co w którym dniu, ale nieważne. No i chciałam, żeby taki króciutki odcineczek wleciał. No i cóż, no to już więcej nie męczę was. Dziękuję bardzo za oglądanie wszystkim i... O dobra, o czekajcie, to są jeszcze te tła, znalazłam przy okazji. Możemy sobie... Aha, no to jest... No nie wiem. Bo te zdjęcia na tych tłach tak cudownie jakoś nie wychodzą. No sami spójrzcie jakoś ten... No bo to... No nie da się ładnie zrobić, bo widać jakby resztę. No fajnie, gdyby zrobili na przykład w trybie zdjęć. Coś takiego. O, to tam jest green screen. A co to jest? Co chodzi z tym? Ha, że jeszcze to dodadzą. Można jakoś podejrzeć? Chyba nie, dobra. No to cóż, mam nadzieję, że odcinek się wszystkim spodobał. Pewnie nikt go nie obejrzał, jest nudny, ale nieważne. Więc bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego.